Polacy wybaczą tę drożyznę PiS-owi? No trzeba do Pana Boga się zgłosić, żeby więcej deszczu dawał. To będzie lepiej w polu rosło i będą warzywa tańsze. A to nie wina PiS-u ta drożyzna? Nie, nie. To czyja to wina? No wina, że deszcz nie pada. Wina Donalda. Jak trzeba Donalda? Go wymienić. No ale Donald już nie rządzi przecież. Rządzi, proszę pana. A pani wybaczy PiS-owi tę drożyznę? Wybaczam, bo jest najlepszą partią. A jak będzie jeszcze drożej? To też wybaczę, bo dostaniemy 14. Aha. Ale no, to... w Polsce mamy jedną z najwyższych inflacji w Europie, no, ale... a za granicą na przykład, nie wiem, w Niemczech jest 2 razy niższa, no więc to jest 2 razy pan opowiada głupoty? Bo. Czyli co, nie PiS-u wina ta drożyzna? Nie, oczywiście, że to proszę pana, nie PiS-u, że pana. Drożyzna to nie jest wina PiS-u, no wie pan. PiS-u to chyba, jest, no bo rządzi. To jest wina PiS-u. Rosja nawet prowadzi jak pan się potknie, to jest wina PiS-u. No PiS rządzi od 7 lat, no rządzi gospodarką, no to pytam, czy... Tamci rządzili 8 lat. No tak, ale... I 2 złote miałam podwyżkę emerytury, a teraz... To było 7 lat temu. No. Mam 200 złotych, no. To dzięki właśnie PiS-owi. Ale podwyżkę w sklepach ma pani o 30%. Ale co z tego? No. Proszę pana, ja jestem za PiS-em i nie mam co wybaczać. Nie mam co wybaczać, dla mnie jest... A chodzi o to, że pieczywo 30% prawie droższe, a mięso ponad 30% niż rok temu. Nie szkodzi, ja mięsa nie jem, jestem cukrzykiem, nie muszę się wyżerać, mnie wystarczy mleko i chleb. Pani wybaczy PiS-owi te podwyżki? To nie ma wybaczać PiS-owi, jest po prostu, musimy się z tym pogodzić. Trzeba się cieszyć, że nie lecą nad głowami bomby i rakety nie fruwają, a można żyć trochę skromniej. Całe szczęście wie pan w tym wszystkim, że właśnie rządzi PiS, a nie PO. Czyli pan wybaczy PiS-owi, jakby to nie ma... Ja oczywiście wybaczam PiS-owi i się z jego polityką zgadzam. A że niektórzy się nie zgadzają, ja tego nie rozumiem. Jeszcze 2 razy drożej, to nie też pan wybaczy. Pan teraz mówi, że 2 razy drożej. Może być nawet i 10 razy drożej. A pan i tak wybaczy PiS-owi?